pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, witam Was serdecznie w niedzielny poranek 29 sierpnia, a więc w ostatnią wakacyjną niedzielę, w 13. niedzielę po święcie Trójcy Świętej z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, z Kościoła Luterańskiego w Lesznie. Niedziela, a więc dzień szczególnego wsłuchiwania się w Boże Słowo, przychodzenia, aby wspólnie, razem, jako jedna rodzina, jako dzieci Boże, słuchać. A słowa, które są hasłami tego szczególnego Pańskiego Dnia, zapisane są w Księdze proroka Jeremiasza i w Ewangelii Jana. Starotestamentowy prorok pisze: tak mówi Pan, jeśli zawrócisz, i ja się zwrócę do Ciebie. Natomiast Ewangelista Jan przekazuje nam słowa Pana Jezusa, który mówi: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, i do Niego przyjdziemy, i u Niego zamieszkamy. Słowa, słowa, słowa. To oczywiście nie cytat z Biblii, ale wszyscy miłośnicy literatury bardzo szybko go rozpoznają. Słowa, mowa, to coś, czym się posługujemy na co dzień. Co jest nam tak bliskie, co tak łatwo wychodzi nam z ust. Lubimy mówić zazwyczaj. Staramy się powiedzieć coś dobrego, coś mądrego. Często chcemy, aby nas za słowa chwalono. Ale dzisiejsze teksty wzywają nas do czegoś innego. Po pierwsze, do zawrócenia ze złej drogi. Jeśli zboczyłeś z Bożej drogi, jeżeli stanąłeś na drodze grzeszników, to zawróć. Działaj. Nie bądź obojętny. Nie podążaj bez namysłu jak ślepiec, ale zawróć ze swojej błędnej, złej drogi. Bo jeśli ty zawrócisz, to Bóg zwróci się do ciebie. Nie mów, tylko działaj. A Pan Jezus nas zachęca i mówi do nas: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Nie tylko będzie mówił, ale będzie słuchał. Będzie przestrzegał mojego słowa, moich przykazań, ale i będzie wsłuchiwał się w słowo dobrej nowiny, w słowo Ewangelii. Jeśli będzie słuchał, w jego sercu będzie rodziła się wiara. Więcej. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do Niego przyjdziemy, i u Niego zamieszkamy. To obietnica Bożej obecności. Bóg mówi: będę z Tobą. Będę przy Tobie, u Ciebie zamieszkam. Ale słuchaj i działaj. Niech Twoje słowa nie będą puste. W XV wieku Bernard ze Sieny powiedział: Bóg obdarował Cię dwojgiem uszu i jednym językiem. Jednak wielbisz Go najbardziej wtedy, kiedy Go słuchasz. Przechodzimy do naszych kościołów, aby Boga słuchać, bo mamy dwoje uszu. Przychodzimy
aby się uczyć, aby później żyć według Bożych przykazań i według Bożych nakazów. Pamiętajmy, że bardziej drogocenne jest słuchanie i działanie, nie mówienie, a w szczególności to, za którym nie idą czyny. Bóg nas obdarował dwojgiem uszu i jednym językiem. Uwielbiajmy Boga słuchaniem i działaniem. Amen.